Badanie USG szyi, czyli badanie ultrasonograficzne, jest jednym z podstawowych badań w przypadku podejrzenia patologii w obrębie szyi. Jest to badanie szybkie i bezbolesne, a wynik znany jest od razu. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Państwu, jak wygląda badanie USG oraz co może nam pokazać. USG pozwala w dokładny sposób ocenić strukturę gruczołu tarczowego. Dzięki temu badaniu możemy sprawdzić, czy w płatach tarczycy nie są widoczne guzki bądź inne zmiany lite lub torbielowate. Oceniane jest także unaczynienie gruczołu tarczowego. USG pozwala uwidocznić węzły chłonne zlokalizowane w obrębie szyi. Dzięki temu możemy ocenić ich morfologię oraz wymiary. Zawsze sprawdza się wymiar podłużny oraz poprzeczny oraz unaczynienie węzła chłonnego. W przypadku stwierdzenia powiększonych węzłów chłonnych możliwe jest wykonanie biopsji cienkoigłowej oraz skierowanie materiału do badania patologicznego. Ważną dodatkową funkcją USG jest możliwość zbadania elastyczności, czyli miękkości węzła chłonnego. Jest to tak zwana elastografia. W badaniu ultrasonograficznym uwidocznione mogą być także inne struktury szyi, takie jak ślinianki. Oceniamy m.in. ślinianki podżuchwowe oraz ślinianki przyuszne. W obrazowaniu widoczne są przewody wyprowadzające ślinianek oraz węzły chłonne, które mieszczą się w ślinankach przyusznych. Na ekranie widzimy pracę zastawek w obrębie żyły szyjnej wspólnej oraz tak zwaną rulonizację erytrocytów przy brzegach zastawek. USG pozwala zobrazować tętnicę oraz żyłę kręgową, a dzięki funkcji Doppler uwidocznić przepływy w tych naczyniach. Badanie ultrasonograficzne pozwala także na obrazowanie krtani. Dzięki temu możemy ocenić struktury krtani, m.in. chrząstki tarczycy oraz struny głosowe.